Witamy w kolejnym poradniku od Just Freestyle. Dzisiaj mocno zakręcimy wam w głowie. Wraz z Lipą zaczerpniemy nieco z freestyle basketbolu i pokażemy wam, jak nauczyć się kręcić piłką na palcu. Każdy szanujący się freestyler powinien opanować tę jakże prostą ewolucję. A jeśli już potrafisz kręcić piłkę na palcu, to wcale nie znaczy, że ten poradnik ci się nie przyda. Zostań z nami, bowiem mamy dla was masę świetnych połączeń oraz ewolucji z wykorzystaniem kręcenia piłki na palcu. No to zaczynajmy! Na początku musicie sobie określić, w którą stronę chcecie, by wasza piłka się kręciła. Ja oraz Lipa jesteśmy praworęczni i patrząc od góry, kręcimy piłkę przeciwnie z ruchem wskazówek zegara. Tutaj wy musicie znaleźć swój sposób i wybrać, jak jest wam wygodniej. Dalsze porady wykonujcie analogicznie, niezależnie od tego, którą stronę wybierzecie. Jak rozkręcić piłkę? Przedstawimy wam nasze dwa sposoby. Jest ich o wiele więcej, lecz myślimy, że właśnie te są najskuteczniejsze i najwygodniejsze. Pierwszy sposób. Rozkręcamy piłkę obiema rękoma. Jedną dłonią pchamy piłkę do siebie, a drugą dłonią pchamy od siebie. Musimy wprawić piłkę w bardzo mocną rotację oraz ważne jest to, by kręciła się ona poziomo do nas. Inaczej nie złapiemy jej na nasz palec. Próbujcie i rozkręcajcie piłkę tyle razy, aż uda wam się ją rozkręcić idealnie poziomo. Póki co skupiamy się na rozkręceniu, więc zaraz przejdziemy do łapania piłki na palec. Drugim sposobem jest rozkręcenie piłki za pomocą jednej ręki. Złapcie piłkę w dłoni tak, by mocno ją ścisnąć wszystkimi palcami. Zrotujcie nadgarstek w przeciwną stronę od tej, w którą chcecie kręcić, a potem energicznym ruchem rozkręćcie piłkę. I podobnie jak w poprzednim sposobie, wykonujcie wiele prób i starajcie się, by piłka kręciła się poziomo. Obierzcie sobie sposób, który jest dla was najwygodniejszy. Być może macie inne sposoby na rozkręcenie piłki? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzach o swoim sposobie, jakim dotychczas próbowaliście i napiszcie, czy wolicie swój sposób rozkręcania, czy może te, które wam przedstawiliśmy. Kolejnym etapem nauki jest złapanie kręcącej się piłki na palcu. Na początek dwie ważne rady. Po pierwsze, wasz palec musi złapać piłkę idealnie w środku osi rotacji. Im lepiej traficie w środek piłki, tym lepiej się wam zakręci na palcu. Tak to wygląda z dołu. Starajcie się właśnie w takim miejscu złapać piłkę. Po drugie, częstym błędem jest kręcenie piłki na złej części palca. Kręćcie piłkę na samym skrawku paznokcia. Nieważne, czy masz tipsy, czy masz bardzo krótkie paznokcie, piłka najlepiej się kręci na samym czubku palca. Kręcenie piłki na opuszku palca będzie nam sprawiać wiele trudności i nie będzie się kręcić zbyt długo. Zatem piłka powinna się kręcić tylko i wyłącznie na paznokciu. Teraz czas na złapanie piłki na palec. Po rozkręceniu piłki, tak jak wcześniej wam opisywałem, jak to zrobić, musicie płynnym ruchem zamortyzować piłkę na palcu tak, by wam się od niej nie odbijała. Po tym jak piłka znajdzie się na waszym palcu, musicie utrzymać równowagę bardzo spokojnymi ruchami ręki oraz trzymać palec sztywno. Jeśli gwałtownie poruszymy ręką, to piłka momentalnie nam spadnie z palca. To jest najtrudniejszy etap nauki. Mnóstwo razy będzie wam piłka się ześlizgiwać z palca, nie będziecie trafiać palcem w piłkę, rozkręcicie za lekko piłkę, ale gwarantuję wam, że z każdą próbą będziecie się zbliżać do coraz lepszego rozkręcania piłki na palcu. Musicie w kółko próbować, kształtować swoją pamięć mięśniową, znaleźć swój sposób na to. Praktycznie możecie próbować tego wszędzie, nie zabiera to wam większego wysiłku, więc liczą się tylko i wyłącznie wasze chęci. Jest to manualna rzecz do wyuczenia. Możecie piłkę na palcu trzymać na dwa sposoby, które właśnie wam teraz pokazuję. Jeśli samo rozkręcenie piłki na palcu opanujemy w sposób zadowalający, dobrze jest nauczyć się napędzać piłkę. Pozwoli nam to utrzymać piłkę kręcącą się na palcu o wiele dłużej oraz piłka będzie się kręcić znacznie mocniej. By to zrobić, musicie rozluźnić swoją dłoń, którą będziecie napędzać swoją piękną futbolówkę i koniuszkami palców z wyczuciem uderzajcie o brzeg piłki. Nie uderzajcie w sam środek piłki, bo jak można się domyślić, po prostu nam spadnie i nic z naszego rozpędzania. Przyjrzyjcie się, jak to wygląda w ultra zwolnionym tempie. Macie okazję przyjrzeć się dokładnie, jak to wszystko działa. Takie bajery tylko na Just Freestyle. Dzięki takiemu napędzaniu możemy praktycznie bez końca piłkę wprawiać w ruch. A może chcecie się pochwalić w komentarzu, jak długo potraficie kręcić piłkę na palcu? Śmiało piszcie w komentarzach. A teraz coś dla zaawansowanych osobników. Mogę podzielić się z wami moim innym sposobem napędzania piłki. Jeśli kręcicie w tę stronę co ja, to przełóżcie piłkę na kciuk, by się wam właśnie kręciła na kciuku, i za pomocą pozostałych palców ocierając ją koniuszkami palców.
Kiedy już się tego wszystkiego nauczymy, czyli kręcić piłkę na palcu, możemy wykorzystać tę umiejętność do niezwykle ciekawych ewolucji i połączeń. Na pierwszy ogień będzie tak zwany glober, czyli okrążenie kręcącej się piłki wokół ręki. Bardzo fajny i efektowny triczek, zwłaszcza na pokazy. By go się nauczyć, należy mieć bardzo dobrze opanowane kręcenie piłki na palcu. Pamiętajcie, by przy wykonaniu kółka utrzymać palec zawsze do góry. W tym triku pracuje niemal cała ręka, ramię, łokieć oraz nadgarstek. Kółko wygląda właśnie w taki sposób, jak widzicie na ekranie. Ważne jest tutaj wyczucie i równowaga. Warto się nauczyć tego triku, jest niezwykle efektowny oraz jest to świetna opcja, by w szybki sposób w jakimkolwiek miejscu i czasie zaimponować swoim znajomym. Kolejne połączenie może coś dla początkujących freestylerów: chwyt ze spina z palca na nextola. Możecie również odbić piłkę od głowy i ponownie złapać na palec. Od kolana. Możecie również od barku. Kolejna propozycja od nas: spin na side. Wymaga to bardzo dobrze opanowanego side stola. Jak nie na side, to na head stolu. Teraz możecie się poczuć jak odjazdowa foka. Oraz jeśli potraficie knee stola, spróbujcie pokręcić piłką na kolanie. Następny fajny triczek: wyrzut zza pleców i ponowny chwyt na palec. Możecie również zakręcić piłkę na każdym palcu na dłoni. Dacie radę? A teraz wam pokażę fajne zagranie, które często stosuję. Zaczerpnąłem to od Kuby Kokota, kiedy zaczynałem z freestylem. Serdecznie pozdrawiam Kubę. Wyrzut piłki spod nogi, odbicie kolanem i piękny chwyt na sajdzie. Jeśli piłka dalej się kręci, to jesteśmy w domu. Zobaczcie, jak to wygląda w zwolnionym tempie. Teraz czas na słynny trik, dzięki któremu sprawicie, że podczas waszego pokazu cała publiczność padnie z wrażenia. A nie jest to takie trudne, na jakie wygląda. Musicie najpierw zakręcić piłkę na długopisie. Przedstawimy wam teraz dwa sposoby. Albo jak lipa, początkowo zakręcając na palcu i przekładając na długopis. Lub moim sposobem, zakręcając bezpośrednio na długopis. Później, kiedy nasza piłeczka pięknie kręci się na długopisie, spokojnym ruchem zbliżcie go do waszej twarzy i jakkolwiek to brzmi, włóżcie go do buzi. Złapcie go najlepiej boczną częścią szczęki i trzymajcie mocno za pomocą zębów. Długopis musi trzymać się sztywno i nie może się chwiać. Powinien być skierowany ukośnie ku górze. Jeśli wszystko zrobicie dobrze, piłka bez problemu powinna się kręcić. Bardzo fajna sztuczka na pokazy. Polecam. No i to by było na tyle. Pokazaliśmy wam, jak kręcić piłką na palcu oraz w jaki sposób można ową umiejętność wykorzystać za pomocą trików i kombinacji. Jest ich o wiele więcej i jeśli masz jakieś swoje smaczki, jeśli chodzi o sztuczki z kręcącą się piłką i chcesz się nimi podzielić, to śmiało zapraszamy na naszą grupę facebookową #JF, gdzie poznacie świetne środowisko freestyle'owe i możecie podzielić się ze swoimi umiejętnościami. My tam zawsze jesteśmy aktywni, odpowiadamy na pytania, umawiamy się na wspólne treningi i chętnie wchodzimy w dyskusję o freestylu. Link do tej grupy mamy w opisie tego filmu, właśnie którego oglądasz, a ja się z wami będę żegnać. Pamiętajcie, by zasubskrybować ten kanał, jeśli chcecie nauczyć się o wiele więcej sztuczek. Widzimy się w następnych materiałach i pamiętajcie koniecznie, po prostu trenujcie. Eldo. Powiedz Eldo.